Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w 1.8. Afkonu, o krajach, które mają szansę po raz pierwszy w historii zdobyć złoto na tym turnieju, a także o królach remisów. Puchar Narodów Afryki możecie oczywiście oglądać na platformie streamingowej Megogo. I naprawdę warto oglądać, bo wyobraźcie sobie, że spośród wszystkich drużyn, ośmiu, które wciąż mają szansę na złoto, żadna drużyna nie była na poprzednim turnieju, nawet w ćwierćfinale. A jeśli chodzi o ciekawe rzeczy, to naprawdę Wybrzeże Kości Słoniowej tworzy jedną z najbardziej absurdalnych historii ostatnich turniejów Pucharu Narodów Afryki. W grupie przygrali 0 do 4 z gminą równikową. Już wydawało się, że na pewno odpadną, już zwolnili swojego selekcjonera. Potem szczęśliwie awansowali z grupy, no i nieszczęśliwie, ale zasłużenie pokonali Senegal, czyli jednego z głównych faworytów do zdobycia złota. Nowym selekcjonerem Wybrzeża Kości Słoniowej został Emers który do tej pory był głównym trenerem tylko w Clermont. A konkretnie w rezerwach Clermont. Fe miał 5 dni na przygotowanie drużyny i zrobił to na tyle dobrze, że wyeliminowali obrońcę tytułu i głównego kandydata do złota Senegal. Piłkarzem meczu stał Jean Syri, jednak o awansie Słoni zadecydowali zmiennicy. Nicolas Pepe wywalczył rzut karny, a Fronkiewski jego wykorzystał. Królowie remisów. Chyba tak już trzeba tytułować i Demokratyczną Republikę Konga i Egipt. Obie te drużyny w fazie grupowej zaliczyły po komplecie trzech remisów. No i cóż, czego innego można było się spodziewać po ich bezpośrednim starciu w 1-8? Oczywiście, w bezpośrednim meczu jednej 8 zremisowali do przerwy. Remisowali także po 90 minutach, po 120 minutach, a nawet po pierwszej serii rzutów karnych. Żeby było śmieszniej, wszystkie trzy dotychczasowe mecze sędziującego to spotkanie Toba Abonżila, też zakończyły się remisami. No ale tutaj remis nie wchodził w grę, ktoś musiał awansować. Ostatecznie sprawy w swoje ręce musieli wziąć bramkarze. Najpierw Egipcjanin Gabaski trafił poprzeczkę, a potem Lionel Mpassi dał Kongijczykom awans do ćwierćfinału. Spośród ośmiu ćwierćfinalistów aż cztery drużyny nigdy w swojej historii nie zdobyły złota Pucharu Narodów Afryki. Także kto wie, być może to czas na nowego mistrza Afryki. Pierwszą z tych reprezentacji jest Mali. Ich najlepszy wynik to srebro w 1972 roku, a to osiągnięcie cztery lata później powtórzyła także Gwinea. Z kolei Angola dwukrotnie docierała do ćwierć ale też dwukrotnie w nich przegrywała. Najpierw z Egiptem, potem z Ganą. Cabo Verde, Republika Zielonego Przylądka, po raz pierwszy awansowała na puchar narodów Afryki w 2013 roku, to dopiero ich czwarty turniej i już po raz drugi dotarli do ćwierć Za pierwszym razem musieli uznać wyższość Gany. Gdybym ja miał wskazywać, komu życzę pierwszego złota w historii, Zero zastanowienia, 100% Cabo Verde, Wyspy Zielonego Przylądka. Powiem szczerze, niesamowicie im kibucuje na tym turnieju. Teraz czas na zaktualizowany Power Ranking. Doszło w nim do lekkiego przetasowania, być może nawet dużego, bo no cóż, wielu faworytów po prostu odpadło w poprzedniej rundzie, więc trzeba wskazać nowych faworytów. Na miejscu ósmym Gwinea. Już samo to, że Gwinejczycy zabrnęli aż do ćwiercinału, jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Jednak nawet w starciu z Gwineą Równikową mieli niesamowicie dużo szczęścia. Ich rywal dostał czerwoną kartkę, zmarnował także rzut karny, a jedyna bramka zdobyta przez Mohameda Bayo padła w 98 minucie. Miejsce siódme Republika Południowej Afryki. Wyeliminowanie Maroka to jeden z większych sukcesów RPA w historii. Ostatni raz awansowali do świecina w 2013 roku, kiedy byli gospodarzem, a do półfinału w 2000 roku. Wrażenie mógł zrobić zwłaszcza Golmoko z rzutu wolnego. Mimo wszystko mam wrażenie, że w kolejnej rundzie nie uda im się powtórzyć takiego występu, zwłaszcza że mieli też trochę szczęścia. Ashraf Hakimi przy stanie 1 do 0 zmarnował rzut karny. Miejsce 6 Mali. Z Burkina Faso Maliczycy zagrali chyba swój najlepszy mecz na turnieju, jednak teraz poziom trudności urósł. W ćwiercinale czeka ich starcie z rozpędzającym się wybrzeżem Kości Słoniowej, i chociażby z tego powodu trudno im było ich umieścić wyżej. Miejsce piąte: Angola. Co prawda Angolczycy znakomicie poradzili sobie z Namibią, a Jel Sondala zdecydowanie wyrasta na pewniaka do drużyny turnieju, to jednak w ćwierćnale nie dość, że trafili na znakomitą Nigerię, to jeszcze będą musieli poradzić sobie bez zawieszonego za czerwoną kartkę Neblu. I chociażby z tego powodu nie widzę ich w top 4. Miejsce czwarte, Demokratyczna Republika Konga. cztery mecze, 4 remisy. Tak prezentuje się bilans Kongijczyków na tym turnieju. W meczu z Egiptem zdecydowanie nie wyglądali na mocniejszy zespół. Oddali tylko jeden celny strzał przez 120 minut, choć Egipt większość dogrywki grał w dziesiątkę. Z drugiej strony, w ćwierćnale trafił na najłatwiejszego możliwego rywala, przynajmniej moim zdaniem, a jej gra w defensywie może robić wrażenie. Stąd też tak wysoka pozycja. Miejsce trzecie: Wyspy Zielonego Przylądka. Okej, okay, być może to trzecie miejsce Cabo Verdeńczyków jest odrobinę na wyrost, ale nic nie poradzę na to, że mam słabość do ekipy Bebe, Reina Mendesa i Giovane Cabrala. Co prawda w jednej 1.8 pokonali Mauretanię tylko 1 do 0, ale też nie pozwolili rywalom na ani jeden celny strzał. Zdecydowanie mogą być czarnym koniem tego turnieju. Moim zdaniem półfina mają w zasięgu. Miejsce drugie, Wybrzeże Kości Słoniowej. Wygląda na to, że cudowne uratowanie się przed odpadnięciem grupie zadziałało na WKS bardzo mobilizująco. I choć przegrywali 0 do 1, i tak sensacyjnie wyeliminowali faworytów do złota Senegal i wrócili do gry. Co do ich potencjału, nie ma żadnych wątpliwości, z pozostałych drużyn mogą się z nim mierzyć tylko Nigeryjczycy. No i właśnie, miejsce pierwsze: Nigeria. Cztery mecze, trzy czyste konta, łącznie tylko jedna wpuszczona bramka. Choć Nigeria największe gwiazdy posiada w ofensywie: Ozimena, Chukwueze czy Iłobiego to pewna, solidna defensywa stała się ich największą broją na tym Pucharze Narodów Afryki. I kto wie, być może to właśnie szczelna defensywa doprowadzi ich do czwartego złota w historii. A już na zakończenie moje przewidywania co do tego, co może wydarzyć się, jeśli chodzi o poszczególne mecze ćwierćfinałowe. Oczywiście nie ma co tym się specjalnie sugerować, bo no widzicie jaki jest ten turniej. Kompletne niespodzianki, zaskoczenia, trudno tutaj absolutnie cokolwiek przewidzieć. Nigeria kontra Angola. Moim zdaniem zdecydowany awans Nigerii. Ale być może Gelsondala i Mabululu rozmontują świetną defensywę Super Orłów. DR Konga Gwinea. Kongijczycy będą mieli problemy, by przebić się przez mur. Ale jednak moim zdaniem awansują. Mali kontra Wybrzeże Kości Słoniowej. Awans Wybrzeża Kości Słoniowej. Mam wrażenie, że słonie będą się rozpędzały aż do wielkiego finału z każdym kolejnym meczem. Cabo Verde DRPA. Mam nadzieję, że awansuje Cabo Verde i taki też wynik typuję. I to by było już na tyle. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Następny raz o Pucharze Narodów Afryki porozmawiamy przed półfinałami, ale kolejny materiał na kanale będzie dotyczył piłki włoskiej. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.